Hejka kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Tak jak mówiłam w ostatnim filmiku, dzisiaj sobie pójdziemy z Miłką na spacer i pozdrowimy sobie od razu trzy osoby. Dzisiaj wybrałam takie osoby trochę z trudniejszymi nazwami, więc pozwólcie, że przeczytam z kartki. Jeśli macie jakąś taką trudniejszą nazwę po prostu do zapamiętania, to możecie pisać swoje imiona. Pozdrowię po imieniu. Okej, więc pierwszą osobą, jaką pozdrawiam, jest KHT Kremello. Drugą osobą jest Wikach. Podkreśnik Horse Life. I trzecią osobą jest Horse Jump. Tak mi się wydaje? Tak, Horse Jump. Okej. No i nie zapomnijcie oczywiście o łapce, subskrypcji, komentarzu. I idziemy na spacer. Wyszłam już z domu. Jest 17:13. Jestem spóźniona 3 minuty. Się umówiłam z Michaliną 17:10. Ale myślę, że nie będzie zła. Podejrzewam, że czyści już Miłkę. Żeby, wiecie, nie było wstydu, jak pójdziemy na ten spacer i ludzie zobaczą, że brudny koń. W ogóle zobaczcie, pastuch jest zastawiony, bo mój rudy koń postanowił sobie dzisiaj zrobić spacerek i wyszedł sobie ze swojego padoczku i łaził po trawie. A wiecie, tu jak, w sensie może nie wiecie, ale jakby tego pastucha nie było, i on by tutaj przyszedł, to mógłby wyjść na ulicę, bo tam jest brama otwarta. No i mógłby sobie wyjść, ale z tego co wiem, to chodził z drugiej strony, w sensie tam, no obok placu. I sobie spacerował. Mówiłam, Michalina już tu. O matko, jakie kałuże się porobiły. A ty co? Na spacerku dzisiaj byłeś, słyszałam. Tak? Nie. No ja słyszałam, że byłeś. Nie. Będziemy się jeszcze przytulać? O matku. Konia podmienili. Tak. Miłka jest zła. Kaliber gryzie drzewo. Już nie chcesz się przytulać, tak? Kaliber... Matko Boska, co to za koń spokojny taki? Przecież to nie Leon. Kto to jest? Taki spokojny konik? O matko! Taki konik? A to Miłka. Zła. O, już. No dobrze, to już. Dobra. Dobra, udało nam się wyjść poza teren stajni. Tu mamy Michalinę. Na razie ja prowadzę, bo jak tylko, no, jak tylko wyszłyśmy z padoczku Miłki i Misia ją prowadziła, to Miłka była taka strasznie nabuzowana, ale teraz widzę, że chyba trochę się uspokoiła, to się idzie dosyć szybko, ale na razie jest git. Przekazałam konia właścicielce. Straszny wiatr wieje i nie wiem, czy będziecie słyszeć, co mówię. Staram się zakryć trochę głośnik, żeby zbierał tylko mój głos, ale nie wiem, czy będziecie coś słyszeć. No dobra, w każdym razie zobaczcie, trochę sobie tuptamy. Miłka się trochę rozgląda, bo Miłka generalnie, nie wiem, czy każdy koń tak ma, ale Miłka jest, może z racji na to, że jest ogólnie taka temperamentna dosyć, zwłaszcza, że ona ma 20 lat. Ojej, o właśnie, się przestraszyła troszeczkę, bo jak jest wiatr, to ona strasznie dyga. Strasznie dyga i jest strasznie taka nadpobudliwa. Poczekajcie, może ja będę szła z drugiej strony Miłki, żeby w razie co, to będę ją łapać. Zobaczcie, jaka ona już jest zimowa. No, a dopiero wrzesień. Także sobie idziemy. Mam plasę. Dziewczynki mamy. Jak ona się patrzy. Co wy mi robicie? No i ja w razie co? Będę łapać. Tak. Ale wydaje mi się, że nie będzie żadnych takich sytuacji. Dobra, najpierw pójdziemy sobie tutaj nad Wisłę od razu. Dobra. I później zobaczymy, bo nie wiem co z pogodą, bo zaczyna trochę kropić. Zaczyna trochę kropić, no i ten wiatr wieje, więc na razie nie będziemy się pchać nigdzie dalej w las, ani nic takiego. Tylko pójdziemy sobie nad Wisłę, tak jak zawsze sobie chodzimy. Weszłyśmy sobie w las i jest tu po prostu pięknie.
uwielbiam tutaj chodzić z końmi na spacery, bo strasznie ładnie to wygląda. Jeszcze Michalina ma taką kurteczkę ładną, jesienną. I już tak jest ślicznie jesiennie, liście leżą na ziemi. I ona tak ładnie wygląda z tą Miłką tutaj. Więc wam trochę ponagrywam ich od tyłu, bo bardzo ładnie wyglądają. Ale Miłka ma gruby bebech. Czym ty ją karmisz, Michalina? Głupoty gadasz, ona jest w ciąży. No, w ciąży z trawy. No zobaczcie, jak tu już jest pięknie. Nie wiem, czy nie trzęsę ręką, ale wydaje mi się, że nie. Staram się jak najmniej. No zobaczcie, Miłka się w ogóle powycierała tutaj na zadku. Trze rurą, w sensie trze tyłek o rurę, co nie? I może dlatego... Boże, jak tu jest cudownie już! Tego tak na filmie chyba nie będzie widać, stanę. Ale chyba tego tak nie widać. No ślicznie razem wyglądają. A wracając do obtartego zadka Miłki. Pójdę trochę bliżej, bo tam piesek jest. Żeby Miłka się nie przestraszyła. W sensie Miłka się pewnie nie przestraszy, tylko Michalina będzie się bała, prawda? No to ja już idę, poczekaj. A bo ten piesek jest bez smyczy. Udało się przejść obok pieska, ale idzie kolejny. Strasznie uwielbiam chodzić na spacery z tymi końmi, bo zawsze jak idziemy, to ktoś powie, Boże, jaki piękny, albo coś, że czy można pogłaskać. To jest strasznie słodkie, lubię to. Zobaczcie, dziewczyny mają tor przeszkód. A, Miłka wody się nie boi. Miłka jest odważna. Okej, bo nie skończyłam wam o tym obtartym zadku Miłki. No, że ona się wyciera, co nie? Że się wyciera... o rury się wyciera. I może dlatego, że już niedługo jest czas odrobaczania, więc może mieć jakieś robaczki po prostu. I... no i się wyciera, bo ją swędzi. Ale ten... jeszcze jedzą trawę. Także jeszcze nie będziemy ich odrobaczać. Może za miesiąc jakoś. Więc może jeszcze jakoś wytrzyma. Posmarujemy jej czymś to, żeby tam się rany nie porobiły. I może będzie wszystko w porządku. Miejmy nadzieję. W ogóle strasznie ładnie już pachnie taką jesienią, taką prawdziwą jesienią. Jest trochę chłodno i nie ma słońca, wieje wiatr, ale mimo wszystko strasznie ładnie pachnie i no nie wiem, podoba mi się to. No, ślicznie jest. Zobaczcie, jak one ładnie razem wyglądają. Miłka już się zaczęła rozglądać, bo doszliśmy nad Wisełkę, ale jest przepięknie. Misia, możesz spróbować z nią pójść tam, do przodu troszkę. Przestraszyła się, to pójdę z wami. W razie co? Tutaj chodźcie. Dobra, i weź i zawróć tam nią, bo czuję, że będą ładne zdjęcia. No, stój. Jezu, jak ładnie. Później sobie powycinam zdjęcia z tego filmiku. Słodko, strasznie. Dobra, bo już się zaczęła trochę denerwować. Bo już się patrzy na wszystko. No to wracamy. Trzymaj ją i na spokojnie. Ty, ojejku. Trzymaj, trzymaj. Ona się zaraz uspokoi. Ty się też nie denerwuj, bo jak ty się zaczniesz denerwować, to wiesz, przyspieszy ci się oddech, ona wyczuje, że się stresujesz i będzie miała jakby takie podstawy, że się nie myli, że się stresuje. Strasznie lubię sobie chodzić na takie spacerki. W ogóle słuchajcie, tutaj jeszcze z miesiąc temu było jeziorko takie, aż do tamtąd. Tam bardzo daleko i w tamtą stronę też i z tego jeziorka została tam teraz tylko taka mała kałuża, także no jest troszeczkę sucho i jest taka mała susza. Zatrzymałyśmy się na chwilkę na trawkę, bo strasznie ładna tutaj rośnie, taka zielona, soczysta, więc Miłka sobie chwilę pociamka i zawijamy do domu, bo już zaczynam czuć krople deszczu na mojej twarzy. Tylko mam wrażenie, że taka jakaś młoda ta trawa, bo Miłka ją wyrywa z korzeniami czasem.
Ale świetnie sobie radzi, co nie, Miłka? Radzisz sobie? Nie. Nie? No radzisz, przecież widzę. Pyszne, co, Miłka? Nie. Tylko chłopakom nie mów, że cię zabrałyśmy. Bo będą zazdrośni. Jesteśmy już na ostatniej prostej do domku. Przestało padać chyba, no ale mimo wszystko jest taka trochę niepewna pogoda i boję się trochę iść dalej, żeby nas nie złapał po prostu deszcz gdzieś w lesie. Więc postanowiłyśmy, że wrócimy sobie już do domku. Miłka się najadła trawki, przeszła się trochę i wystarczy. No tak z 15 minut byłyśmy na tym spacerku. Jesteśmy już na tym podjeździe takim do nas i tam na drodze przed chwilą tu rosną topole i tam leżały gałązki i liście topoli i Miłka sobie je zaczęła zjadać. Ja się trochę przestraszyłam, bo nie wiem, czy nie wiedziałam, czy koń może jeść topole, ale sprawdziłam w internecie i podobno topola jest super dla koni, zwłaszcza takich starszych, bo jest też na jakiś reumatyzm, bóle mięśni i może po prostu Miłka, no daj jej pojeść chwilę, zanim skończę gadać. I Miłka sobie wyjadała właśnie to, także takie spacerki są też spoko, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie braki takich ziół u konia, bo on sobie może wybrać, co tam może jeść, a czego nie może jeść. Tak mi się wydaje, w sensie, nie wiem, ja zawsze sprawdzam mimo wszystko. Mam taką aplikację, w której sprawdzam właśnie, co to za roślina, robię zdjęcie, bo nie byłam pewna, czy to liść brzozy, czy topoli. No i okazało się, że to była topola. No i Miłka sobie wybrała, teraz je już samą trawę, ale wybrała sobie, że to będzie super, jeśli to zje. No i zjadła sobie trochę, ale też nie chciałam, żeby zjadała za dużo, bo trochę się jednak boję. No, w każdym razie, no, idziemy już sobie do stajni. Dawaj, odciągaj ją od tej trawy, bo kolacji nie zje. Miłkę jest strasznie ciężko odciągnąć od trawy. O, zobaczcie, Michalina ją odciągnęła przed chwilą, a ona znowu się schyla. Miłka, idziemy już do domku. Udało nam się dotrzeć do stajni. Było kilka strasznych dzieci, prawda, Miłka? No, takie były straszne dzieci. No i co? Będziemy jeszcze czyścić kopytka. Obowiązkowo. Jakieś dziecko tam przywaliło w bramę przed chwilą, na rowerze zjechało. No i trzeba sprawdzić kopytka, czy tam nie ma żadnych kamieni, prawda? I żadnego innego syfu, co by mogło być dla konika nieprzyjemne. Więc sprawdzamy. Jak tam, proszę pani, stan kopytek? Dobrze. Dobrze? Tylko tutaj coś. No, przy okazji, proszę bardzo, nauka czyszczenia kopyt. Czyścimy strzałeczki. Oho, Leon mnie tutaj zaczepił. Boję się, że kopa dostanę zaraz, ale może nie. Proszę, tak powinno wyglądać wyczyszczone kopytko. Jeszcze wszystko oczywiście tą szczoteczką. O, proszę. I mamy śliczne kopytko. Oczywiście sprawdzamy wszystkie nóżki. O! Trzeba najpierw znaleźć strzałkę i później z tej strzałki wszystko wygarnąć. Leon znowu zbliża. I co, i będziesz tu stał? Tak. Lelon. Kurde. O, teraz ciebie zaczepię. Leon, opanuj się. Przestań, Leon. Kurde. Ja tu nagrywam, stary. Leon. Atencjusz. No, próbuj czyścić, ja go będę w razie co odganiała. O, Miłka ci się przystawi. Ale on idzie i tak za tobą. Dobra, ja go troszeczkę pokiziam. Chcę, żebym cię podlapała po główce, tak jak wtedy? Chodź. Podrapiemy główkę. Chodź do mnie. No. Nie chcesz? No dobrze. To ponagrywamy czyszczenie Michaliny. O, chyba coś tam jest, jakiś kamień, albo nie.
Leon, ty naprawdę masz jakieś, nie wiem, problemy z atencją. No możesz sobie położyć tą nóżkę i na kolanie swoim. Będzie ci lżej. Leon się cały czas przybliża. Już jest bardzo blisko. Gdzie jego kopytka? Dobra, chyba wyczyszczone. No wyczyszczone, ona i tak tutaj po błocie łazi, także tego błota nie musisz skrobać. Czy ja mam tak czyścić kopytę? Tak się czy ten? Tak. Mnie to nie obchodzi, że ty tutaj czyścisz kopyta. No możesz ją w drugą stronę przesunąć, bo jak ją tu przesuniesz, to, to ci to nic nie da. Albo spróbujemy odsunąć Leona, ale on i tak przyjdzie. Tak. No. Ojejku. Kto to taki słodki? Dobra, dzięki, Miłka. A ty musisz stać, Leon. Stój tu ze mną. No. Jaki ciekawski dzisiaj jest. Co się z tobą dzieje, co? No. Ojejku. Gdzie ty idziesz? Poszedł. Obraził się jednak na nas. Okej, kochani. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Michalina kończy czyścić kopytka. Co byś chciała? Ugryźć mnie byś chciała pewnie, co? Dobra. Więc dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się podobał. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! Czekaj, ty też się pożegnasz. Pa!